Cześć Wam! Nazywam się Marta Majszewska, jestem trenerką i dietetyczką. W telewizji Pokolenia będę prowadzić dla Was program Chwila dla zdrowia, w którym zadbam o Waszą sprawność. Do zobaczenia! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj poświęcimy czas na stabilizację w utrudnionych pozycjach. Ćwiczcie ze mną. No to co? Zaczynamy! Zaczynamy od ćwiczenia numer 1. Pozycją wyjściową będzie podpór na przedramieniu. Będzie to utrudnienie ćwiczenia, które robiliśmy już wcześniej. W tym ćwiczeniu będzie pracował mięsień pośladkowy średni po obu stronach, ale też mięśnie ściągające łopatki. I tutaj bardzo ważne jest to, żeby ustawić łokieć pod barkiem. Staram się trzymać talię, czyli brzuch dolny lekko napięty, czyli staram się nie zwieszać na tym barku. Aktywizując łopatki, ustaw dłoń na kolcu biodrowym i teraz wciskając mocno łokieć w matę, podnieś się w górę i unieś kolano wysoko do góry, jak najwyżej możesz, tak żeby poczuć napięcie pobocznej części pośladka i wróć w dół, nie opuszczając żeber w dół. Powtórz jeszcze 7 razy. Góra, wydech, i dół. Jeszcze 6. I dół. Wydech 5. Wciskaj mocno łokieć w matę. 4. Ostatnie 3. I 2. I ostatni raz. Ok. Przed drugą stroną chwila przerwy. W pozycji siedzącej usiądź sobie na guzach kruszowych. Zrób góra wdech. I wydech. I jeszcze raz, góra wdech. I wydech. Ok, przechodzimy do drugiej strony, czyli zwróćcie uwagę znowu na ustawienie łokcia. Łokieć jest pod barkiem, kolana są lekko z przodu, biodra w linii z łokciem. I teraz dłoń na kolec biodrowy, wdech, z wydechem wciskasz łokieć i unosisz nogę do góry. I jeszcze 7. Wydech i dół. 6, trzymasz stopy razem i dół. Ostatnie 5, 4, wydech, 3 i ostatnie 2 razy. I ostatni raz i góra. Ok, przejdź do pozycji siedzącej, chwila przerwy. Jeszcze raz usiądź na guzach kruszowych, zrób wdech i wydech. I jeszcze raz. I wdech. I wydech. Czas na ćwiczenie numer 2. Jest to utrudnienie naszego robaka, którego robiliśmy w poprzednim odcinku o stabilizacji. Zaczniemy od pozycji naszej miednicy, czyli staramy się ją ustawić w pozycji neutralnej, czyli w takiej, w której dłoń swobodnie może się wsunąć za kręgosłup lędźwiowy. Teraz powoli podniesiemy jedną, drugą nogę w górę. Ramiona skrzyżujemy na kolanach. I teraz postaramy się, wciskając prawą dłoń w lewe udo, powoli opuścić prawą nogę w dół. I wracamy do pozycji wyjściowej. I powtarzamy jeszcze 7 razy. Cały czas utrzymujemy napięcie w dolnym brzuchu. Powtórz 6. Powtórz 5. Z wydechem dół, 4, 3, ostatnie 2, wydech i ostatni raz. Chwila przerwy i powoli opuść jedną, drugą nogę. Wysuń ramiona za głowę, wydłuż całe ciało i chwilę odpocznij. Spokojny wdech, spokojny wydech. Jeżeli to ćwiczenie jest dla Ciebie za trudne, wróć do odcinka z wersją podstawową, czyli łatwiejszą. Teraz wróć powoli do pozycji, czyli ustaw na razie stopy na macie, ustaw miednicę w pozycji neutralnej, unieś nogi i teraz powoli skrzyżuj dłonie. Tym razem wciskasz lewą dłoń w prawe kolano i teraz powoli opuszczasz lewą piętę w dół i góra. Powtórz jeszcze 7 razy z wydechem. 6, mocny brzuch. 5, wydech, 4, cały czas prawa noga, lewa ręka pracuje, 3,
Czyli dłoń chce przepchnąć nogę, a noga chce przepchnąć się do przodu. I ostatni raz. Ok, i wystarczy. Powoli wyprostuj obie nogi na macie, wyciągnij ramiona za głowę, wydłuż całe ciało i odpocznij chwilę. Czas na ćwiczenie numer 3. Teraz przejdziemy do leżenia na brzuchu. Ramiona wyprostuj, daj lekko po skosie, postaraj się napiąć dolny brzuch, czyli staraj się nie przeprostowywać odcinka lędźwiowego. Brzuch napięty, pamiętaj. I teraz powoli, napinając prawy pośladek, podnieś prawą nogę do góry i opuść. Teraz lewą. Staraj się zrobić wdech, z wydechem unosisz nogę. Staraj się zaczynać od napięcia brzucha, napięcia pośladka i opuść. Jeszcze po dwa razy na każdą ze stron. Jeszcze raz prawa. I ostatni lewa. Teraz zatrzymaj nogi. Teraz pojedynczo będziemy podnosić ramiona. Czyli uwaga, wdech z wydechem unieś, prawe ramię górę, opuść, lewe, opuść. Pamiętaj o napięciu brzucha, żeby nie puścić, ponieważ wtedy możemy przeciążyć odcinek lędźwiowy. I góra, wydech i dół. Pośladki też są lekko napięte. I jeszcze po razie, każda ze stron, prawa raz i lewa dwa. Chwila przerwy, możesz się podnieść trochę wyżej, chwilę odpocząć. I powtórzymy to ćwiczenie w trochę trudniejszej wersji, czyli zrobimy na przemian stronną pracę, prawa ręka, lewa noga, czyli powoli. Jeszcze raz schodzimy. Ustaw czoło na macie, ramiona daj po skosie. I teraz napinając mięśnie brzucha, postaraj się unieść prawą nogę i lewe ramię naraz. Góra i dół. Wdech, z wydechem unosisz na przemian stronnie prawą nogę, lewą rękę i na zmianę. Na każdą ze stron robię po 8 powtórzeń, czyli dosyć sporo, ponieważ musimy to pomnożyć razy 2. I wydech. Staram się nie unosić za wysoko ramienia i nogi. Staram się je bardziej wydłużyć do przodu i opuszczam. I wydech, i dół. Napinam pośladek, unoszę nogę, unoszę ramię. Jeszcze kilka powtórzeń. Prawe ramię, lewa noga, lewe, prawa. I po razie jeszcze. Ok, zatrzymaj się. Teraz chwilę jeszcze poleż w pozycji na brzuchu. Wycofaj jedną, drugą dłoń i zroluj się powoli, podnosząc się do pozycji klęku. Chwilę w tym klęku pobądź. Przechodzę na pięty, powoli wycofuję dłonie i roluję głowę ostrożnie wyżej, nie szarpiąc. Dziękuję Wam, że byliście dzisiaj ze mną. Mam nadzieję, że wykonaliście wszystkie 3 ćwiczenia. Jeżeli czujecie się na siłach, chcecie więcej, wykonajcie jeszcze jedną serię wszystkich ćwiczeń. I do zobaczenia w następnych odcinkach.